różne definicje męskości, przy czym każda jakoś dziwnie wiąże się z napierdalaniem. Chłop coraz mniej agresywny. Zagrożenie dla cywilizacji. Baba musi się trochę ciebie bać. Lekkie podduszanie od sypialni poprzez wszystkie pozostałe obszary wspólnego życia. Wypowiedź Laurka na temat jakiegoś zwyrolskiego miliardera, przedstawiająca go jako wzór do naśladowania. Twoja praca nie przekłada się na pieniądze? Niestety, to oznacza, że nie ma żadnej wartości. Wysyłanie nowo poznawanym kobietom zdjęcia swojego ding-donga. Czy to rzeczywiście taki problem? Już wszystko teraz jest molestowaniem. Nawet nie można normalnie łapać za dupę w miejscu pracy. Sztuka przerywania dyskusji o dyskryminacji bab poprzez przypominanie o istnieniu problemów chłopów. Ćwiczenia. Randomowy żart o babach, rodem z maratonu uśmiechu. O jak dużą część patologii powodowanej przez chłopa można obwiniać testosteron? 80, 90, 100%? Baba ma jakieś dziwne jazdy, takie jak chociażby oczekiwanie podstawowego szacunku? To pewnie hormony.